Każdego roku do szkół polonijnych przychodzą dzieci, których zasób słownictwa z języka polskiego, których umiejętność mówienia, komunikowania się w języku polskim pod względem umiejętności tych czterech sprawności, czyli słuchania, mówienia, pisania czy tam czytania, niestety, ale obniża się. W związku z tym doszukujemy się, gdzie tkwi błąd, czy w pracy w szkolnictwie polonijnym, czy też u podstaw, czyli w domu. Myślę, że te dwie instytucje, czyli dom i szkoła, muszą wypracować takie metody, aby poziom nauczania i języka polskiego jako drugiego i jako obcego wzrósł. Co to znaczy? Musimy zacząć od edukacji rodziców, a mianowicie rodzice muszą zrozumieć, posyłając dziecko do szkoły, jaki stawiają sobie cel i jakie zadania, żeby ten cel zrealizować. W związku z tym już w domu, od tych najmłodszych dni pobytu dziecka w gronie rodziny, zaczyna się ten kształcenie słuchania. Czyli dziecko musi się osłuchać z językiem polskim. Musi poznawać tajniki języka mówionego przez rodziców. Wiem, że coraz więcej małżeństw jest mieszanych, czyli polsko-amerykańskich, polsko-hiszpańskich czy innej narodowości. Ale któryś zawsze z rodziców mówi językiem polskim. Więc w rodzinie powinno zacząć się od ustalenia. Tato mówi po angielsku i ja mówię do dziecka po polsku, czyli zabawa dwóch języków. Ale dziecko, wiemy o tym, że pod względem budowy fizycznej, psychologicznej i pod względem umysłowym, dziecko do 7 roku życia może władać 9 językami majstersztyk. W związku z tym, moi drodzy, myślę, że jeżeli zaczniemy w domu odpowiadać, kiedy dziecko zaczyna mówić po angielsku, odpowiadać językiem polskim, już mamy spełnioną pracę domową, odpowiadamy po polsku. Jeśli siadamy z dzieckiem do oglądania książeczek, czy nie warto wziąć książeczkę po polsku i pokazać, opowiadać dziecku, co się na tych rysunkach znajduje po polsku? Czy nie warto podsuwać gazety polonijne, gdzie są pisane w języku polskim? Czy nie warto też napisać kilka zdań, żeby dziecko na komputerze po polsku przeczytało? Wszystko to można zrobić bez wkładu finansowego, bez dodatkowego spędzenia czasu. Wszystko to można zrobić, kiedy przygotowujemy obiad w kuchni, kiedy weźmiemy dziecko do kuchni i chodź, pomożesz mi zrobić obiad, ugotujemy tacie zupę. Czy nie możemy zrobić tak, że siadamy wspólnie do kolacji i przygotuj, nakryj stół, mówiąc w języku polskim, nazywając wszystkie naczynia po polsku. To wszystko w domu możemy zrobić. Kiedy dziecko przychodzi do szkoły, nauczyciel powinien przeprowadzić test znajomości tego języka polskiego, na jakim poziomie jest opanowany ten język polski. Wiadomo, że w przedszkolu czy w klasie pierwszej dziecko nie będzie miało rozwiniętej umiejętności pisania czy biegłego mówienia czy czytania, ale już podstawy do tego rozwijania tych sprawności uzyska w domu. W związku z tym ten dom rodzinny jest pierwszym etapem nauki języka polskiego. Dlatego rodzice, kochani, powinni wiedzieć, że aby posyłając dziecko do szkoły i myśląc o tym, że szkoła nauczy w ciągu jednego dnia komunikatywnie mówić w języku polskim, to mylimy się. To musi być korelacja, współpraca, odpowiedzialność zarówno i rodziców, i nauczycieli, którzy przygotowują do poznania tego języka, bo nauczyciel przez 3 godziny w szkole polskiej może tylko wskazać drogę do nauczania tego języka polskiego, może dać wskazówki rodzicom, co on powinien robić w domu. I ja myślę, że wszystko jest do osiągnięcia, tylko obopólna wyrozumiałość, obopólna chęć i postawienie sobie celu, na jakim poziomie dziecko powinno umieć ten język polski i czy naprawdę chcemy go nauczyć.